Cześć wszystkim, znowu PON7, przeciąg Amayui. Dobra, zobaczmy jak tam z nas są uzależnione od hazardu. Abaru taicho, kyou mo mata onegai suru wa. Obstawiajcie teraz, czy wylosuje coś dobrego, czy coś jak zwykle. No cóż, mam nadzieję, że szybko obstawiliście. Mo akirete mono mo ienai wa. Doushite kou naru no kashira? Kore wa sasayaka na negai sura kanaete kurenai hakuma no hakone. Głupia maszyna. Ne. Abaru taicho. Kore wa kakuritsu o sousa shite iru wake dewa nai no? A, czy jesteś opętana, Rozeni? To bezpośrednie pytanie. Interesujące rzeczy. Nie Tak z innej strony, jeżeli ma się stale złe szczęście, to również jest coś, na co można wykorzystać, na przykład, no nie wiem, założyć się z kimś, że ktoś coś zrobi, albo nie, a potem powiedzieć drugiej osobie, żeby zrobiła dokładnie naprzeciwko, bo wiesz, że cokolwiek ty nie obstawisz, to się nie wydarzy. Więc tak. Jeżeli eliminujemy ze szczęścia czynnik niewiadomy, to nie ma znaczenia, czy on jest dobry, czy zły. I tak to można wykorzystywać. Dobra. Ten event będzie troszkę dłuższy. Ale bierzmy się za niego. To jest event związany z Kisnir. Ejku. Momencik. Zapiszę tylko. Jedziemy. Avaro, Fia. Skoshi soudan ga aru no da ga, kamawanai ka? Kamawanai daroka.
どうせならみんなで挨拶に行こうよ。キスニルさんと仲良くなった村の人と私も会ってみたい。それは嬉しいな。村の皆に紹介しよう。おい、あんたがここの代表者か。Nie ma potrzeby tak krzyczeć. Kisnir-san, dlaczego anta ga koko ni? O, anata wa mura no. Chodo ima kara aisatsu ni mukao to omotte ita no da. Bo będziesz miała okazję, żeby zrobić to. W szybkim tempie. どうしたのだ? 何かあったのか? うわ、大変なんだ! このままじゃ村が! 村が! の方へ薬草を取りに行ってたんだ。そうしたら偶然武器を持った柄の悪い奴らを遠目で見かけて、武器だけじゃない、たくさんの魔物も引き連れてた。奴らが向かっている方向は村だった。村が襲われちまう。 Oh, nie. To byłoby bardzo przykre. Ile jest dla was warta ta wioska? Idę,留学騎士団にも報告が上がってきていた。転々と移動しながら村々を襲っていると、どうやらこの地域に潜伏していたようだ。 いや、奴らの人数が多かったから移動しているところを見つけられた。運よく襲われる前に気づくことができたんだ。でもすぐに村に着いちまうよ。あんたたちの噂は聞いてる。頼む、どうか俺たちを助けてくれ。 払える ものなら 何でも払う。 No, teraz mówisz od sensu. My chyba nawet moglibyśmy wysłać Katarit w formie smoka i ona sama by sobie poradziła z paroma darcusami. よかった。本当にこれで助かるんだな。初めはこの大きな者も盗賊団の仲間かと思って怖かったんだ。でも噂で聞いてたんだ。亀みたいな形した大きな者が歩いてきたら、それは悪い奴らじゃない。助けてくれる味方だって。 誰か騎士団の人たちを呼んでくれ。 Wyjątkowo głupia decyzja, żeby zaatakować
świetnie strzeżoną fortecę mobilną zamiast bezbronnej wioski. A kto powiedział, że to są jacyś super sprytni bandyci? Słuszne założenie. Abaro, co zrobisz? Jak żołnierze wszyscy pomogą, ale miasto nie można zostawić. Możemy podzielić siły. Podział będzie bardzo równomierny. Wszyscy poza Kisnir bronią wioski, a Kisnir... Znaczy, wszyscy poza Kisnir bronią fortecy, a Kisnir sama obrona obroni wioskę. Jest... będzie idealnie podział sił. Kisnir włączy... Super Saiyan mod, czy coś takiego. Sama obroni wioskę. No to ty jedna dużo nie zmienisz. もう二度と使えるべき主を失いたくないのだ。もう二度と誤った行動で後悔したくはない。私が村へ行っている間に城塞の皆の命が失われているなんてことだけは避けなければ。 Kisnir, nie martw się, będziesz zadowolona, idź chronić wieśniaków, znaczy ziemniaków. Sobie tutaj, mamy tutaj smoki, mamy tutaj duchy. Forteca da sobie radę, serio. に残って戦わねばと。そんなに大きくもない村だ。キスニルさんが助けに行ってくれるだけでもありがたいよ。村の規模はよく知っている。 しかし、お世話になった村なんでしょ。信じて、私たちは大丈夫。むしろ襲われたのが私たちが村の近くに来ている時でよかったって思おうよ。だって私たちならどっちも守れる。
Isnir, to rozkaz. Oni nam zapłacą, biegnij. Obowiązki sronski.私はあなたたちを信じる。城塞の大将は任せた。私は村へ向かう。よし、それじゃアバロ、私たちも戦おう。 Dobra. Nie zajmujemy się obroną fortecy. Robimy tylko to, co Kisnir robi. Dobra. To było 18 minut tego, jak powiedzieć, że pobliska wioska jest atakowana, a Kisnir bała się pójść jej obronić, żeby nie zostawić bronionej twierdzy, żeby nie wydarzyło się to, co wydarzyło się w jej przeszłości. Dobra. Nieważne. Kisnir, Blest Katana, wszystko pozostałe masz ok. Muddy Shoes. To jest upgrade dla ciebie. Więcej resistance, więcej agility, więcej... No to załóż to. Dobra. Zostawimy cię z Fulzmilem, bo tak. No i dobra. Na szczęście... Nie będziemy musieli czekać aż 30 tur. Żeby wygrać tą mapę, ponieważ... Po kilku turach przyjdą posiłki z fortecy. Moment, to jest przeklęte. Poison 1, okej, tego nie zauważyłem. No cóż, trudno. Przeżyjesz. Dobra. Blast Katana wystarczy? A, skillów ci nie sprawdziłem. 34 razy 3... Dawaj, Blade Dance. Dobra. Na razie nie będziemy za bardzo wyskakiwać. Ściągniemy po prostu ich uwagę na nas.
Momencik, skill jeszcze miałem ci sprawdzić, bo tak, bo Swift Sword nic ci nie da, First Strike może ci się przydać. Nie zmieniłem ci broni, ale powinno wystarczyć. No, całkiem fajną ma evasion Kisnir. Giant Insect Claw. Nie wiem, czy do czegoś tego nie potrzebowaliśmy. A pytanie, co to daje? Co ma z tym? Nie? Dobra. Dobra. Możemy pozajmować parę miejscówek, żeby spowolnić ich poruszanie się. Na przykład tutaj też możesz to zająć. Dobra, idź tam. Z tamtej strony idą teraz. Capture Law przyda nam się. Tylko zmieńmy katanę na ognistą. O, tego nie przewidziałem. Dobra, ale tak nie powinien być w stanie zaatakować ludzi. Ta, dobrze mieć pracowników kompetentnych, na których można zaufać. Fajnie, fajnie. Bazę mamy tam. Dobra. Zobaczmy. Weźmy Roselin. Weźmy kogoś jeszcze. Mikiu. Dobra, teraz tak, Roselin. Tak daleko jak tylko możesz. Teraz tak, jedna z twoich lalek tutaj pomoże. O, no, można od razu zaatakować. Ciekawe, że to daje jemu więcej ataku, ale nie powinno być to problemem. Momencik, chyba nie tak. Chyba tak to nie chcę rozegrać. On zadaje Void Damage. Momencik, inaczej to chcę rozegrać, bo on teraz może zaatakować wieśniaków, nie o to mi chodziło. Odleć tutaj i tylko zablokuj go. Dobra, druga lalka za to. Zajmie się tutaj. Ty natomiast możesz tam tego szkieleta rozwalić. Zapomniałem, że oni mają taki duży zasięg. Dobra. Atakuj może w ten sposób. Trochę ci to zaoszczędzi.
もっとくれ。おやおや。私が前に立とう。Dobra, Kisnir, poślemy cię tam, żebyś tam się zajęła. Roselyn. Tutaj. Dobra, ty. Zobaczmy, czy to przeżyjesz. Sorry! Przydały się jakieś flary. Generalnie zostawię jego, bo chcę, żeby trochę podekspił. Mikiu zaraz przyjdzie też z pomocą na ten front. Uff, zły wybór celu. Hmm. 90. Nie, 63%, okej. Okay. Dobra. Nie ma sensu ryzykować, chociaż coś mu zwiększyło agility, nie wiem co. Staraj się bardziej. Przodu. I pewnie ma odporność na Dark, więc chyba nie ma sensu ich bombardować. Dobra, ty weź jeszcze jedno leczenie. I pójdziesz w tamtą stronę. Mikiu, pomoże ci? Magic Bullet. Chyba nic ma, nie ma lepszej szansy trafienia. Chyba, że damy ci momencik. Mieliśmy coś, co nam zwiększało hit. Sure Hit Bangle. To nam powinno pomóc. Dobra, generalnie to nie jest trudna mapa. Kisnir bez problemu może obronić tych ziemniaków przez kilka pierwszych tur. A jak już dostaniemy wsparcie z fortecy, to jest pozamiatane. Magic Bullet. Traf tym razem dwa razy. Być za dwa. Nie po to ci dam Sure Hit Bundle. Jeden hapc. Przeżyjesz? Nie. Super. Dobra. Miałeś pójść tutaj. Ty ją osłon. Co tutaj mamy? Smaliwe. Myślę się, że do kopania nic nie mamy, dobra. Ty tylko broń się. Dobra, w sumie zaraz wyłączę animację, bo już i tak jest podrane po wszystkim. Dobra, tak. Ty weź swój najlepszy tom. To obecnie jest chyba Cracked Spellbook. Ja. Zobaczmy animację tego. Nie, dobra.
Rosalyn się zajmie tamtymi. Przy okazji jeszcze zobaczymy, co jest w tamtej karcie. A ty, Fulzmil, i idź do przodu. Komu to daliśmy niepotrzebnie? Dobra. Dobra. Przejdźmy przez to szybko i... jedźmy dalej. Nie zauważyłem, że on ginie. Trudno. Mikiu sama sobie z tym poradzi. Właśnie. Tutaj mamy? Dark Stone. Okej, to się przyda na pewno. Co musimy zrobić właściwie? Wszystkich przeciwników i Vorteksy. Dobra, Kisnir. W sumie ty możesz tutaj podlecieć, uleczyć Kisnir. Dobra, twoje skille. Bouncing Snowman masz Drain, masz Decoy. Możesz zająć się tym gościem. No okej, lepszy level up niż druga. Niż drugi duch. Bouncing Snowman, powinno starczyć. Wykończ go i w następnej turze będzie koniec. Dobra. Gdzie nasza kasa? Mieli nam zapłacić wszystko, co mają. インフルース王国にも恩返しができた。私はあなたに背中を押され、無駄へと成功した。仲間を信じ、全てを守るために行動できた。 いつでもこの選択が正しいとはどうしても思えないのだ。私はやはり状況によって優先すべきの命を存在すると考えてしまう。手の届かない命は見捨てるべきだというわけではない。だが今回はただ運が良かっただけだという思いが、ただから離れる。
dlatego nie wysłaliśmy ci żadnego wsparcia, tylko ciebie wysłaliśmy. Bo wierzyliśmy w to, że sama jesteś w stanie całą wioskę ochronić. あんたは村の救世主だ。城西の人たちも村を守りに来てくれてありがとう。Wcześniej wspomniałeś o jakiejś kasie, że damy wam wszystko, co mamy, tak? Dobrze cytuję? それで話していた報酬を払いたいんだ。こういう場合ってどれくらい用意すればいいな？ Odpowiedź brzmi tak. 報酬などいらない。私は騎士だからな。皆を守ることは当然だ。Tylko rycerze w głupich światach fantasy nie biorą pieniędzy za swoją robotę. 礼を支払わないと気が済まない。気が済まないというのならば、このような方法はどうだろう。先の襲撃で家屋や施設が壊れてしまっただろう。その修理の依頼をグアラクーナ城塞に出してくれ。それで十分だ。え、でもそれじゃあ報酬にはならないだろう。いいや、私たちは仕事を得て、あなた方は村を立て直せる。ちゃんと金銭の支払いもある正当な報酬だと思う。Teoretyczna zapłata jest tylko tekstem. Tak naprawdę nie dostaniemy ani grosza. あんたはそれでいいのかい？ Nie. Wiecie co, chyba sposoby, jak zwinnie Avaro unika nagrody czy zapłaty za swoją pracę, to są memem w tej grze. A, so shio. Mochiron, sagyo ni wa watashi mo kuwawaru zo. Nie, tak naprawdę to poszli naprawiać szkody, które praca Kisnir spowodowała. Wiecie, do czego to dąży? Anata ni aratamete rei wo iitai to kangaete ita no da. Mochiron kono mura no koto, soshite watashi no arikata nitsuite shikara tsuyoi kotoba de hagemashite kureta koto. Avaro.
あなたが私の迷いを晴らしてくれた。私は奢っていたのだと思う。私が守らなければ、その場にいなければ、大事なものを失ってしまうのだと。Świetnie, tylko następnym razem nie odmawiaj zapłaty, okej? 実際に村を守ることができたことで、少し気持ちが軽くなったように思う。Ja czuję się gorzej, bo za to nic nie zrobiliśmy. 町の皆は守ることができたのだと、少しだけ自分を許せるようになった。もちろん、まだまだ私の思いは途切れはしないが、亡き主君の言葉を胸に秘め、より多くを守るために剣を振るっていく。だが今度からは自分一人で思い悩むことなく、手が及ばない場面を仲間に頼っていこうと、そう思えるのだ。礼というわけではない。そんな俗な理由ではなく、私個人の純粋な気持ちとして聞いてほしい。Słuchamy。今この場であなたと体を重ねたいのだ。構わないだろうか。Tak, na miejscu budowy? To zaraz mają przyjść ludzie i pracować.アバロンを気持ちよくしていきたいのだが、経験も少ない私ではやはりおこがましいか。私は不器用だ。男女の付き合いなどをまともにしたことはない。誘い方などわからない。私を女にしたのもアバロはあなただ。だから。体を重ね合うのが。初めてというわけではないのだ。いいだろう。そう思ってくれるのはこちらも嬉しい。それでは。Okej, dobra. Wracamy za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Okej, tam była na koniec jeszcze szybka uwaga, że po skończonej robocie, nie tej robocie rozbudowanej, tylko tej budowniczej, tylko tej robocie Avaro i Kisnir, robotnicy przyszli i zauważyli, co tu się działo, ale wszyscy zachowali niezręczną ciszę. Więc tak. Dobra, chciałem jeszcze zajrzeć, co my tutaj mamy. Golden Key, Fort Extension. Blade Skin. Jedno mamy, ale nie pamiętam, z czego to się zbierało. Będę musiał zobaczyć.Golden Key, Ramius Stone. To jest coś, co ciężko będzie nam zdobyć. Breath of Elysium. A poza tym coś jeszcze? Nie, chyba wszystko z grubsza coś mamy. Nightmare Necklace.
Dark Wounds. Dobra, weźmy to, zróbmy. Hot Spring. FS Recovery plus 5%, okej. Deviation House, Tech Building, Hardest Level, Doubles Item, Drop Amount. To chyba chcemy zrobić natychmiast. Taloret House. To też chcielibyśmy. Tall Green, Tall Yellow. Dobra, wiecie co? Zróbmy na razie to, bo może się przydać. Refined Scrap. Buildings. Może się nam również przydać do jakiegoś... do którejś formacji. Tej na przykład. Nie wiem jak to działa. Czy to drop amount z potworów, czy to drop amount z rzeczy wykopywanych. Ale i tak brzmi fajnie. I przy okazji dobiliśmy formację pierwszą. Źle to mam ułożone, tak. Dobra. Fortress Effects. Ciekawe, że w drugą stronę to nie działa. Tak, bo tylko w ten sposób się układają. Okej, będę musiał na to zwrócić uwagę. To nam daje agility plus luck. Fajnie. I co najmniej jeszcze jedno możemy tutaj zmieścić w ten sposób. W ten sposób, a tutaj jeszcze drugą. Zobaczymy. W każdym razie chyba nadeszła w końcu pora na duże farmienie. Tak, mam dużo rzeczy, które chciałbym wybudować. I chcę też troszkę drużynę podszkolić. 30 poziomy, jakie obecnie mamy, mogą troszkę nam być za małe w najbliższej przyszłości. Ale to generalnie jak będę zbierał, farmił potwory dla Yuiki, to chyba poziomy powinny się same nabić. Więc tak, będę miał trochę mało czasu w weekend, więc nie wiem jak to wyjdzie. Poniedziałek może się okazać, że nie będzie przez to odcinka, przez to, że poświęciłem więcej czasu na farmienie. Zobaczę, postaram się coś nagrać. Jeżeli nie skończę jeszcze farmić, to przynajmniej pójdziemy do wioski elfów. A przy okazji, zapomniałem powiedzieć, jesteśmy w rozdziale 9. Rozdział 9 jest przedostatni w grze. Potem, tak jak już załatwimy sprawy z elfami, czeka nas ostatni rozdział, czyli Divine Mist Pillar. I to już będzie koniec gry, chociaż ostatni rozdział jest chyba trochę długi. Chociaż w dziewiątym tak. W dziewiątym rozdziale będzie cała masa tekstu. Będzie nie za dużo będzie walki, ale rzeczy, które będą się działy u elfów, będzie dużo tekstu, będzie dużo gadania i będą bardzo ważne. Więc mam nadzieję, że to lubicie. A generalnie lubię te rzeczy czytać, co tutaj są. Są w miarę okej. Dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. I słyszymy się w następnym odcinku. Hej!